Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze. Prowadzi Agnieszka Karp-Szymańska. Witajcie. Dziś wracamy do Warszawy, do księgarni Badet. Oprowadza nas po niej wirtualnie pani Anna Musialik. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa serdecznie z księgarni. Badet bardzo ciężko nazwać wyłącznie księgarnią niezależną. Pamiętam, gdy przeszło dekadę temu, na mapach miast nie było jeszcze tak bogatej oferty dla najmłodszych, Badet systematycznie organizował dzieciom spotkania z twórcami, warsztaty, wystawy. Był właściwie centrum aktywności kulturalnej. Przez te wszystkie lata to się chyba nie zmieniło, prawda? Działamy od 14 lat i od 14 lat tak naprawdę do czasu pandemii nieustająco organizujemy spotkania z autorami polskimi, ale też światowymi, ilustratorami, wszelakie warsztaty dla dzieciaków, jak również urodziny literackie. To jest też jedna z działek, jaką się zajmujemy. Naprawdę? Można sobie zorganizować urodziny w księgarni? Można sobie zorganizować urodziny w księgarni, na przykład z motywem przewodnim Pippi Langstrum albo Harry Potter, bądź dowolnego tematu literackiego i nie tylko. Jak to się odbywa? Mamy w księgarni dwie sale przygotowane na szaleństwa właśnie warsztatowe, spotkaniowe i również urodzinowe. Nasi animatorzy układają scenariusz wymarzonych zabaw dla dziecka i przez dwie godziny bawimy się, szalejemy razem z naszymi ukochanymi książkowymi bohaterami. Troszkę mi szkoda, że moje urodziny w tym roku już minęły, ale apeluję do wszystkich, których urodziny jeszcze przed nimi. Myślę, że przy takiej okazji rodzice nie mogą odmówić. Muszą sobie nawybierać najfantastyczniejszych literackich prezentów z półek. No właśnie, Badet działał przed pandemią bardzo mocno, ale teraz też chyba coś się dzieje, prawda? Też działamy, nie zwalniamy, organizujemy spotkania literackie przez internet. To jest nasze kompletnie nowe doświadczenie. Ale sytuacja wymogła nauczenia się również od księgarzy i tego. Mieliśmy spotkanie z panem Marcinem Szczygielskim całkiem niedawno. Było spotkanie z panem Mikołajem Golachowskim. Dzieciaki były zachwycone i ten internet wcale nie przeszkodził nam w promowaniu świetnej literatury, w której biorą udział dzieciaki. Wszystko to po to, by rozbudzić w dzieciach właśnie zainteresowanie książkami, czasami pewno też takimi, do których trudno byłoby dotrzeć samemu. Tak. Wydaje jest. Mi się, że księgarz to właściwie taki troszkę przewodnik po świecie literatury. Czuje się pani takim przewodnikiem? Jesteśmy przewodnikami, przewodniczkami, informatorkami bardzo często. Mhm. I tak naprawdę wybór książki dla danego dziecka to są często długie rozmowy z rodzicami, dziadkami. Spacerując między półkami z książkami, próbujemy się dowiedzieć jak najwięcej o dziecku, o osobie, do której książka trafi, żeby wybrać tę literaturę, która będzie bliska temu właśnie dziecku. Pani Aniu, co trzeba wiedzieć o młodym czytelniku, żeby dobrze rekomendować? Przede wszystkim, ile ma lat? To jest taka wiedza podstawowa. Co lubi, czym się interesuje, czy lubi czytać, czy jest jeszcze takim czytelnikiem, który podchodzi do książki trochę jak do jeża. I tak naprawdę w jakim nurcie literackim aktualnie dziecko się porusza najchętniej. A gdy dziecko podchodzi odrobinę do książek jak do jeży, to co rekomenduje pani wtedy? Dla takich dzieciaków, które zaczynają czytać, polecam przede wszystkim książki, które mają większą czcionkę, nie męczą dziecka. Takie książki, które dziecko przeczyta szybko i będzie miało satysfakcję, że nie zmęczywszy się za bardzo, przeczytał całą książkę. Zadanie zostało wykonane, prawda? Zadanie zostało wykonane i to z przyjemnością wykonane. Nie z takiego przymusu, tylko nawet z przyjemnością. I to daje satysfakcję. Przepraszam, czy jakieś konkretne tytuły byśmy polecili? A może serie?
Na pewno cała seria czytam sobie. Jest bardzo, bardzo dobrze skonstruowana dla takich dzieciaków, które zaczynają swoją przygodę z czytaniem. Jest podzielona na różne etapy, tak to też możemy dobrać poziom książki do aktualnych możliwości dziecka. Cała seria Martina Widmarka, Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai, która jest hitem wśród dzieciaków zaczynających przygodę z czytaniem, już troszkę dłuższą fabułą, bardziej skomplikowaną. Jest to seria detektywistyczna i to też dzieciaki połykają. Połykają, kolekcjonują, już jest ponad 20 części tych książek i często dzieciaki mają wszystkie na półkach. Każda premiera nowej części to są tłumy w księgarni na zajęciach, warsztatach. I tu dochodzimy do chyba bardzo ważnej kwestii, bo gdy książka jest ciekawa, to jakoś łatwiej nam dobrnąć do końca, bo jesteśmy tak bardzo zainteresowani fabułą, że po prostu chcemy wiedzieć, jak się skończy, prawda? I to dotyczy i dorosłych, i też dzieci, które zaczynają przygodę z książką. Myślę, że to jest taki sam schemat, że tak samo nawet dziecko szybciej odrzuci książkę, która mu się nie podoba, nie wciąga. My dorośli często się zmuszamy, tak, żeby dokończyć... Z takiego trochę obowiązku, żeby nie porzucić książki w trakcie. Dziecko nie ma takich oporów. Jak się nie podoba, nie wciąga, odkłada. To prawda, my sobie jeszcze tłumaczymy, że to taka wysublimowana literatura, że może to jest taka bardziej wartościowa rozrywka intelektualna. Natomiast z dziećmi jest tak, że rzeczywiście całe mnóstwo atrakcji ich czeka dookoła. Wszystko jest dla nich odrobinę nowe i książka musi być dobrą alternatywą, musi rzeczywiście dawać potężne emocje. Czego jeszcze dzieci szukają w książkach? Przygody. Mhm. Emocji, przygody, ale też po prostu rozrywki. Dzieci bardzo lubią, jeśli książka po prostu daje im radość, tak? Daje im radość, ale z drugiej strony nie uciekajmy też od książek, które poruszają trudne tematy, ważne tematy, z którymi my często, o których my często z dzieciakami jeszcze boimy się rozmawiać, czasem nie potrafimy, a książka jest świetnym właśnie pośrednikiem, która pomaga i rodzicom, i dziecku w zmierzeniu się właśnie z rzeczami trudnymi. To prawda i przewodnik literacki, świetny księgarz, przyjaciel książek jest o tyle ważny, że na rynku literatury dziecięcej pojawia się ogromna ilość książek nieoczywistych, czasami zaskakujących, czasami traktujących, bardzo często traktujących czytelnika bardzo, bardzo serio, bo podejmujących właśnie takie tematy, których pewno 10 lat temu w literaturze dla najmłodszych by nie było. Ciężko by było znaleźć. I myślę, że na szczęście tak się dzieje, że nasz w Polsce rynek książki dziecięcej zaczyna się otwierać właśnie na tę literaturę, która traktuje dziecko bardzo poważnie, serio, nie infantylizuje dziecka ani dzieciństwa. Mhm. To tak myślę, że takim mistrzem właśnie w takiej literaturze jest Skandynawia i tam jest ta tradycja właśnie traktowania dziecka poważnie już długa. U nas to się dopiero tak naprawdę otwiera. Rodzice jeszcze często się boją tych książek. Trzeba często przekonywać do tego, że jeśli, nie wiem, w książce poruszany jest wątek śmierci, to nie trzeba tej książki od razu odrzucać, nie trzeba jej się bać. Tak. A często jeszcze rodzice, a przede wszystkim dziadkowie, to starsze pokolenie, ucieka od tych tematów. Tak, to prawda. Jakie jeszcze tematy pojawiają się w książkach skandynawskich, ale nie tylko w książkach skandynawskich? Jakie tematy jeszcze pojawiają się takie, które być może są pewnego rodzaju trendem, być może nowością, być może nie każdy do nich dotarł, nie zdaje sobie sprawy z tego, że już są w tym momencie i można z tego korzystać? Myślę, że coraz więcej jest książek, gdzie pojawia się wątek inności. Inności, jeśli chodzi o przeróżne niepełnosprawności dzieciaków, niepełnosprawności dorosłych, inności, jeśli chodzi o orientację seksualną, też się zaczyna ten wątek pojawiać w książkach. Akceptacji, tolerancji, chociaż nie lubię tego słowa tolerancja, ale właśnie otwierania dzieciaków, już często bardzo młodych dzieciaków, właśnie na tę różnorodność świata.
Ja myślę, że akceptacja jest świetnym słowem, bo mam wrażenie, że wszystkim nam chodzi o to samo, żeby dzieci zobaczyły kogoś, kto jest odrobinę inny od nich, ma trochę inne przekonania, albo trochę inaczej wygląda, albo ma inne upodobania i powiedziały, okej, ty jesteś taki, ja jestem taka. Fajnie jest, że jesteśmy różni. Tak jest, też jeśli chodzi o narodowości, o właśnie międzykulturowość. Pojawia się też bardzo dużo książek, dobrych książek o uczuciach, o emocjach, o tej sferze, która też jest często trudna dla dzieciaków i dla rodziców. Książek, które właśnie pozwalają poznać siebie, poznać własne emocje, pozwalają nauczycielom pracować z dzieciakami na dobrej literaturze. I to też jest, myślę, ważny nurt w książkach. I to jest nowy nurt właściwie, bo o emocjach wciąż nie potrafimy rozmawiać, wciąż brakuje nam narzędzi, wciąż pokutuje w nas taka tradycja wychowania, która zachęcała do tłumienia emocji. Ciężko powiedzieć, że japońska, bo to zupełnie z innych nurtów chyba się wywodzi i po prostu z pewnego rodzaju zignorowania problemów. W tym momencie okazuje się, że emocji najlepiej nie tłumić, najlepiej je rzeczywiście przepracować. Jeszcze 2 lata temu, 3, bo na targach w Bolonii bardzo wiele pojawiało się zupełnie nowych pozycji traktujących o emocjach, niektóre bardzo mocne. Część z tych pozycji trafia do nas, ale też polscy autorzy dostrzegli temat i to jest ciekawe zjawisko, bo właściwie wydawałoby się, że jest to dużo łatwiejszy temat dla literatury niż chociażby temat śmierci, czy temat różnych orientacji seksualnych, a jednak podejmowany ciągle, no to jest dosyć rzadko. Myślę, że jest dlatego tematem trudnym, gdyż to nasze dorosłych pokolenie samo się dopiero uczy rozmawiania o emocjach. No właśnie, tak mi się też wydaje. I to jest chyba ta trudność, że my się dopiero uczymy tego, nie tłumienia właśnie, uczymy się nazywania wprost tego, co czujemy i uczymy się nie mówienia tego, że są złe emocje. Nie ma złych emocji i też coraz częściej te książki o tym mówią, że wszystkie emocje są nam potrzebne, są dobre. Bywają trudne, ale wszystkie są potrzebne. Teraz się ukazała piękna książka Tiny Oziewicz, wydawnictwa dwóch sióstr, co robią uczucia. Jest wspaniała. I jest to moim zdaniem mistrzostwo świata. Właśnie w metaforze, w takiej delikatności pokazywania tego, jak rozmawiać o uczuciach. Druga książka, też tak moja ulubiona na ten temat, jest Kolorowy potwór, który u nas wydała wydawnictwo Mamania. Mm-hmm. To jest trochę lżejsze, ale też jest to przepiękna, przepiękna rzecz, która pomaga dzieciakom w rozpoznawaniu, nazywaniu tego, co czujemy. Ja jeszcze jestem wielką ambasadorką książki dla zupełnych maluszków. Czuję mi się. Też, oczywiście. Bo to jest taka książeczka, która mówi dosłownie językiem dzieci o emocjach, tak? Czuję się, jakbym nie dostał lodów, albo tak nie dostał kolacji, tak? No i to jest absolutnie piękne. My dorośli też czasem czujemy się, jakbyśmy nie dostali lodów, a bardzo na nie liczymy. Oczywiście. I dlatego właśnie też rolą księgarza jest pokazanie tych książek, bo często one są w takich sklepach z książkami, nie księgarniach, gdzieś tam wciśnięte albo w ogóle ich nie ma. Naszym zadaniem jest właśnie pokazanie rodzicom tego, co jest w literaturze nowe, wartościowe, a mogą to przegapić. To prawda. Ja mam wrażenie, że niektóre z takich książek, o których teraz mówimy i pewno myśli i pani i ja, to są książki już niekoniecznie nowe, a wciąż niedostrzegane i czasami, gdy się wyciąga taką książkę, to nasz rozmówca mówi, ojej, to coś takiego istnieje, ma pani takie chwile? Bardzo często rodzice u nas właśnie doznają takiego zaskoczenia, oglądając książki, ponieważ jest naprawdę straszny zalew literatury dziecięcej, często marnej, brzydkie, źle wydane i trudno się w tym poruszać. Osobie, która zawodowo się tym nie zajmuje. To prawda, a nawet jeżeli się ktoś zawodowo zajmuje albo jest fascynatem, to i tak ciężko mu nad wszystkim zapanować i dogonić wszystkie premiery. Oczywiście. A co więcej wiedzieć,
Tak, wiedzieć, czy one są odpowiednie dla jego dziecka, bo też te książki są bardzo, bardzo różne mimo wszystko. Są bardzo różne i też często też trudno dopasować książkę do wieku, ponieważ dzieciaki tak różnie się rozwijają, że ja mam też poczucie, że nie zawsze jest tak, że to, że wydawnictwo określi daną książkę na jakiś wiek, rodzic dla swojego dziecka będzie to, dla jego dziecka będzie ta książka dobra. To też jest, też trzeba bardzo patrzeć na to, czego dziecko aktualnie potrzebuje, jak się rozwija, żeby właśnie dopasować, tak? I temat, i poziom. To prawda. Jakie problemy jeszcze mają rodzice, którzy przychodzą do księgarni? Oprócz właśnie wyboru i tego zalewu książek, często jest problem taki, że dziecko nie lubi czytać. Dziecko nie lubi czytać, a chcielibyśmy, żeby czytało. To jest problem. Drugi problem jest taki, moim zdaniem, że często rodzice nie znają swojego dziecka. To też często właśnie widzimy przy organizacji na przykład urodzin, tak? Rozmawiając z rodzicem o scenariuszu, co dziecko lubi, dostajemy jakąś odpowiedź, po czym podczas warsztatów, zabawy okazuje się, że to w ogóle się nijak ma, że wcale dziecko tego nie lubi i nie chce. Więc myślę, że ta znajomość dziecka to też jest taka podstawowa rzecz. A nie ma chyba na to dobrego przepisu i czasami z zewnątrz widać dużo więcej. Tak, widać więcej i to też my widzimy w księgarni. Widzimy w księgarni podczas warsztatów, podczas zabawy, podczas rozmowy z dzieciakami. A ja mam do Pani takie pytanie, bo oczywiście, że rekomenduje Pani mnóstwo książek, wszystkie są wartościowe, natomiast proszę mi powiedzieć, co najbardziej lubi Pani rekomendować, jaki gatunek jest Pani ulubionym? To jest taki, u nas w księgarni tak naprawdę każda z nas ma jakieś swoje koniki, swoje obszary. Ja bardzo, bardzo tak też prywatnie lubię literaturę dla młodzieży, młodzieżową od lat. O, to wspaniale. To jest taka rzecz, która jest mi bliska, ale też piękne książki ilustrowane dla młodszych dzieciaków. Teraz wyszła cudowna, dosłownie parę dni temu, cudowna książka Emilii Dziubak, Co budują zwierzęta. I to jest coś, co się od paru dni wgapiam po prostu w domu. Jest to cudo. Emilia Dziubak jest absolutnie moją ukochaną ilustratorką. To śledzimy na bieżąco i myślę, że każdy zachwyca się u nas często czym innym. Też księgarz. Często myślę, jakby w księgarni troszkę spieramy o literaturę i nie każdy z nas podoba się to samo. I to też jest bardzo ciekawe. No dobrze, ale ja bym wróciła do tej literatury dla młodzieży. Mm-hmm. Co jest Pani w stanie zarekomendować z takich książek, które koniecznie warto wziąć pod uwagę, jeżeli mamy taką młodzież w domu? Mamy teraz święta niedługo, być może któraś z tych książek będzie świetnym prezentem pod choinkę. A ja mam jeszcze prywatne albo półprywatne pytanie. Bardzo często dziewczynki w wieku 10+ narzekają, że jest bardzo mało książek o przyjaźni, o relacjach, ale nie dla dzieci, tylko właśnie o takich relacjach, które wcale nie są łatwe, bo okazuje się, że nie miłość, bo wiadomo, że inicjacyjnej literatury mamy sporo, ale właśnie przyjaźń w takim wieku to zupełnie niełatwa sprawa. Może Pani też coś takiego nam rekomenduje? Ja tu się obłożyłam na stole właśnie książkami, żeby nie pominąć ulubionych. Bardzo prosimy. I jeśli chodzi o przyjaźń, to są, mam takie dwie, które teraz, na tę chwilę mi są bliskie. Obie wydawnictwa, jedna wydawnictwa Zakamarki, druga Dwóch Sióstr. Zakamarków Victorio I Love You. To jest piękna historia relacji, przyjaźni, właśnie dziewczynki z bibliotekarką, która obwoźną bibliotekarką, która przyjeżdża do małego miasteczka. Piękna książka właśnie o relacji, o emocjach, o przyjaźni. Druga, Tonia, wydawnictwa Dwie Siostry. To jest historia troszkę w klimacie Pippi Langstrum. Dziewczynka, rudowłosa dziewczynka, mieszka w miasteczku, w którym nie ma dzieci i nie może być dzieci. Tak jest to miasto skonstruowane. I dziewczyna próbuje zreformować miasto.
I tam też się dzieje bardzo dużo właśnie, jeśli chodzi o przyjaźń, relacje. I przy okazji w obu tych książkach jest przygoda, czyli wciąga. Mm-hmm. Jest też piękna, piękna książka dwóch sióstr, Rok, w którym nauczyłam się kłamać. To jest już trochę poważniejsza rzecz dla ciut starszych niż tamte dwie rzeczy. Tu jest wątek troszkę przemocy w szkole, trochę przyjaźni ze starszą, też wykluczoną ze środowiska osobą. I przy okazji wątek detektywistyczny. Tu się to wszystko łączy, ale jest to bardzo, bardzo wartościowa rzecz, pokazująca mechanizmy, z jakimi, myślę, często się zmagają dzisiejsze nastolatki. To bardzo ciekawe propozycje. Czy mamy coś jeszcze? Myślę też, że cała proza Marcina Szczygielskiego. Teraz wyszła przepiękna książka Oczy Michaliny z okładką Emilii Dziubak. Tak. Książka, która pokazuje historię dziewczynki, która widzi dużo więcej niż cała reszta i boi się o tym mówić, ponieważ nie chce być odrzucona. Mhm. Ale też, nie chcę za dużo zdradzać, ale też okazuje się, że warto czasem mówić o tym, co czujemy, widzimy, ponieważ może się zdarzyć wtedy tak, że spotkamy drugą osobę, która ma podobnie. I tu się właśnie tak dzieje. To właściwie taka lekcja odwagi bardzo piękna. Tak, odwagi, przyjaźni, otwartości, autentyczności. Mhm. A coś dla chłopaków? Dla chłopaków. Z chłopakami jest trudniej niż z dziewczynami. I to jest też właśnie problem rodziców. Oj, nie problem, tylko wyzwanie, moim zdaniem. Wyzwanie, ale problem dlatego, bo mniej jest takich książek, które trafiają do chłopaków. Chłopaków częściej trudniej przekonać do czytania. Mhm. A dlaczego tak się dzieje? Właśnie dlatego, że jest mniej książek, czy z jakichś innych powodów? Myślę, że to jest trochę kulturowe. Trochę rozwojowe w pewnym momencie, że chłopaki czego innego być może rozwojowo czasem potrzebują i co innego im dajemy, przez co ta literatura jest gdzieś często dalej. Mhm. Ale jest trochę też takich książek. Chłopaki częściej fantastykę czytają i to jest, to też zauważyłam, że jeśli rodzice szukają książek dla chłopaków, to często jest to fantastyka. Zwiadowcy, starsi, Igrzyska Śmierci, to już jest takie starsze nastolatki. W młodszych klasach szkolnych często są to książki typu Dziennik Cwaniaczka. Śmieszne, łatwo się czytające. Nie zawsze jest to literatura z tej najwyższej półki, jaką byśmy chcieli proponować, ale świetna na rozczytanie chłopaków, na ten pierwszy etap przekonania do książki. Czyli nie zabraniamy książek, które jakoś nie do końca są w naszym guście, czyli raczej jesteśmy liberalni. Ja jestem w ogóle, żeby nie zabraniać. Też jestem za tym, żeby nie zabraniać i nie buntować się przeciwko audiobookom. To też, ja z tym też walczę często wśród nauczycieli i rodziców, że naprawdę te audiobooki nie są złem. Nie są złem, często są też takim pierwszym etapem na przekonanie dziecka do historii, do tego, że ten świat właśnie książki, fantazji, wyobraźni jest ciekawy. Często mamy tak, że dzieciaki w pewnym wieku są już gotowe na poważne historie, długie historie, a jeszcze technicznie nie są gotowe na przeczytanie grubej książki. I wtedy te audiobooki są bardzo dobrą alternatywą. A no właśnie, bo ja mam z kolei taką obserwację, że zdarzają się tacy chłopcy, zresztą nie tylko chłopcy, ale rzeczywiście dzieci w wieku około 10 lat, czyli tym wieku nieszczęsnym, kiedy nam dzieciaki od książek troszeczkę odchodzą. I okazuje się, że czasami te dzieci nie mają tak dobrej umiejętności czytania technicznie jak rówieśnicy i okazuje się, że one zostają odrobinę w tyle. I tak. Z tego wynika ta niechęć do książek, ponieważ im to nie sprawia takiej frajdy jak całej reszcie. Czyli dokładnie jest tak, gdy niewystarczająco dobrze jeździmy na rowerze i wyjeżdżamy na wycieczkę klasową i okazuje się, że wszyscy są dużo szybsi od nas i mają naprawdę znakomitą frajdę z tej wycieczki, a my tak naprawdę staramy się nie spaść z tego roweru przede wszystkim i sobie kolan nie obedrzeć. No i potem jest tak, że na następną wycieczkę rowerową nie chcemy jechać. Ja mam wrażenie, że to jest dokładnie ta analogia.
Tak, to bo trudno mieć przyjemność z czegoś, co nas nieustająco męczy. Dokładnie tak. Szczególnie w tym wieku. Dorośli się potrafią przekonać, wiedzą, że jakby to zmęczenie, ten wysiłek będzie procentowało. Dzieciaki często nie. Jak coś męczy, jest nieprzyjemne, to odrzucają. Więc czasami w takiej sytuacji mam wrażenie, że warto się troszeczkę cofnąć faktycznie nawet do tych książek, które są częściowo obrazkowe, jak Dziennik Cwaniaczka czy inne zabawne historie, które mają nie tak bardzo dużo tekstu, bawią i są rzeczywiście świetną rozrywką, żeby może później to zaprocentowało w przyszłości. I my to też często tłumaczymy rodzicom, że nie warto jakby własnych ambicji, jeśli chodzi o książki, przerzucać na dzieciaki, że właśnie lepiej ten oczko niżej, a żeby to sprawiało przyjemność. A z drugiej strony też nie infantylizować, tak? Nie dawać czegoś, co po prostu będzie infantylne i nieciekawe, bo już za proste. No tak, bo to też się dosyć często zdarza, że często dziewczyny sięgają po literaturę znacznie poważniejszą. Być może tak. Bohaterką jest dziewczyna, która ma 2-3 lata więcej. Tak, nikt to samych. Jest taka reguła. I w tym momencie rodzic mówi, ale nie, no zobacz, to jeszcze jest dla ciebie za poważna lektura. Gdy tymczasem my wszyscy, gdy byliśmy w tym wieku, chyba chcieliśmy być trochę bardziej dorośli. Pytanie, czy taka książka może zrobić krzywdę czytelnikowi, czy literatura nie może zrobić krzywdy po prostu. To też myślę zależy, też musimy znać swoje dziecko, też na co jest gotowe, tak? Ale też patrzeć na to, jak my byliśmy, że też myślę, że wszyscy czytaliśmy rzeczy, które były troszkę zakazane, troszkę na wyrost, tak? Dzieci z dworca zoo, które się czytało pod ławką, jeszcze w szkole podstawowej w tych starszych klasach, ja pamiętam, takie niedozwolone i to przyciągało do książki. Myślę, że książka może zrobić krzywdę, jeśli zostawimy dziecko same z nią, a nie jest jeszcze gotowe do treści. O, i nie, właśnie. I nie przegadamy. Dlatego ja też często mówię rodzicom w księgarni, żeby sami, jak tylko mogą, czytali te książki dla młodzieży, bo to jest naprawdę olbrzymie źródło wiedzy o dziecku. To prawda. I o tym, co go może w tym momencie jakoś mocniej interesować. Tak. I jakby to, czego ono nam samo nie powie wprost, ale pokazuje nam w tym, po jakie książki sięga. A no właśnie, bo często sięgnie po książkę, a nie zapyta wprost. I być może takie tak książki jest. Są dopiero pretekstem do rozmowy. No cóż, ja tak myślę, jest. Że wszyscy życzylibyśmy sobie, żeby dzieci jednak czytały pod ławką, nawet w ukryciu. I wtedy to dopiero jest niesamowita frajda. Pamiętamy, że w naszych czasach to się czytało z latarką, pod kołdrą jeszcze. I się tak dostawało jest. Niezły ochszan za to, że się czytało. Ale ja myślę, że dzieciaki czytają, że też nie jest tak, że nie czytają. Że ja widzę też, że naprawdę jest dużo dzieciaków, które czytają. Dzieciaki przychodzą do nas na premiery literackie, spotkania z autorami. Naprawdę wiele było takich spotkań, gdzie były tłumy rozczytanych dzieciaków i rodziców, które się dobijały do ulubionego autora, więc czytają. Oczywiście, że czytają, a gdy się im już skończą książki w domu, te, które ich interesowały, to zawsze mogą do Badetu się wybrać albo zadzwonić mogą. Zapraszamy, jesteśmy otwarci, jeśli chodzi o księgarnię stacjonarną. Można dzwonić, pisać maile, kontaktować się z nami na Facebooku, pomagamy w dobieraniu książek, rozmawiamy o książkach. Ja niejednokrotnie nawet czytałam przez telefon dziecku fragmenty, żeby sprawdziło, czy to jest to, co mu się podoba. Więc każda forma kontaktu, pomagamy w dobieraniu książek, zapraszamy, można wysyłkowo zamawiać, wysyłamy. To podajmy adresy w takim razie, pani Aniu. Stacjonarna księgarnia Warszawa, ulica Lęca 35A, to jest Wilanów. Adres strony internetowej www.badet.pl. A gdzie dzieci i rodzice będą mogły znaleźć wydarzenia literackie, internetowe? Na naszym Facebooku na bieżąco piszemy, co się dzieje, ale też na bieżąco polecamy nowości książkowe. Jakby każdy tydzień, jak tylko wypakowujemy paczkę z nowościami, opisujemy ją u nas na Facebooku, żeby Państwo wiedzieli, co się nowego pojawia w księgarni. To rzeczywiście fantastyczna pokusa i myślę, że świetna rekomendacja także przed świętami. Dziękuję ślicznie za rozmowę i za rekomendację. Dziękuję również, zapraszamy i trzymajmy się w tym dziwnym czasie razem. Trzymajmy się. Dziękuję.
Dziękuję. Podcast zrealizowany w ramach projektu Ostry dyżur literacki w księgarniach niezależnych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.